Dzień dobry, drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej w Ryjewie. Pan dyrektor Andrzej Zwolak i pan wicedyrektor Andrzej Barcik, pani Bernadetta Łukaszewska, samorząd szkolny i gość specjalny Zuzanna Pacfalt zapraszają na obchody pierwszego dnia wiosny 2024 roku. Odbędą się różne konkurencje dla klas. Na koniec spotkamy się na podsumowaniu dnia w sali gimnastycznej. Zobaczcie proszę reportaż w dwóch częściach. Wydarzenia rejestruje koło filmowe. 7B, 8A, 8B, nie ma ośmienia? Nie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy szczególny dzień. Mamy dzień pierwszy, dzień wiosny, astronomiczny. Ponieważ my jesteśmy szkołą pod patronatem Mikołaja Kopernika, największego polskiego astronoma, no, w związku z tym powinniśmy ten dzień... Dobre zabawy, przejście wszystkich konkurencji. Po wspólnej zabawie zapraszam wszystkich tutaj na salę na podsumowanie dyplomu oraz drobne upominki. Przypominam, że o 12.15 będzie odjazd wszystkich autobusów. Dziękuję wychowawcom za cierpliwość, za pomoc, to jest po pierwsze. Po drugie zapraszam zarząd samorządu uczniowskiego, Zuzanną, proszę. Chodźcie tu na środek, pokażcie się. Ja to wszystko wam wyjaśnię powolutku. Potem Zuzia poprosi przewodniczących klas i rozda wam karteczki z zadaniami, z godzinami i wyjaśni wszystkie wątpliwości i dopiero wtedy ruszycie na podbój klas. Zadania są różnorodne, dotyczą tylko i wyłącznie wiosny. Są po to, żeby was lekko zabawić, a nie jakoś tam denerwować. Wszystko to, co dzisiaj was czeka, przygotowali ci oto piękni młodzi ludzie, którzy sami wymyślili konkurencje, sami je napisali i chcą zapanować nad waszą kulturą osobistą wtedy, kiedy będziecie przychodzić to te zadania wypełniać. Mózgiem wszystkiego oczywiście tu była Zuzanna, nasza dawna przewodnicząca szkoły, która bardzo chętnie chciała się włączyć w tę pracę. Wszystkie osoby, które przygotowały konkurencję, mają identyfikatory, więc można zgłaszać się o wszelkie wątpliwości i pytania. Jak widzicie, konkurencji jest 2, 4, 6, 8, 10. Bo ja jestem 10. konkurencja. Co prawda trochę starsza, ale 10. Czyli 10 konkurencji i tam będziecie otrzymywać różne punkty. Dzisiaj nie rywalizujemy i nie walczymy, tylko dzisiaj staramy się pracować w grupie i po prostu te kartki będą świadectwem waszej pracy. Więc wszyscy bawimy się o to samo. Po drugie, u Piotra na stołówce odbędzie się konkurs gry, o to ładnie powiem, bo ja po angielsku źle powiem. Brawl Stars. No właśnie. I wytypowane 3 osoby z każdej klasy, kiedy już tu oficjalną część zakończymy, pójdą z Piotrem do stołówki. Uwaga! Jak skończą grać, nie chodzą po szkole, nie wariują, tylko albo dołączą do swoich klas, albo z Piotrem przyjdą na widownię. Czyli początek mamy od godziny gdzieś za 15:09. Kończymy za 15:12 i tak się właśnie spotkamy. Po co się spotkamy? Żeby wręczyć wam dyplomy i małe co nieco słodkość jakąś, żeby wam podziękować za udział. Bo 15:12 będą odjazdy autobusu. Jedna z konkurencji będzie miała miejsce w naszej izbie regionalnej. Dlaczego? Dlatego, że ona jest tak piękna, a jest tam tak mało z was, że chcieliśmy zaakcentować, że w naszej szkole jest taka piękna izba. I tam koleżanka, pokaż się, będzie miała przygotowane dla was zadanie, ale bardzo, bardzo prosimy, żeby eksponatów, tak jak wszędzie, nie dotykać, nie zabierać.
zabierać, broń Boże, bo jest to nasza duma szkoły. Co jeszcze? Wszystkie szczegóły, punkty, tam będzie piosenna łamigłówka, krzyżówka, troszkę będzie innych zagadek. Ale o szczegółach nie będę mówiła, bo niech to będzie niespodzianka. To chyba wszystko, tak czy Zuzio o czymś zapomniałam? Wszystko, czyli najważniejsze za 15-12, czy zdążycie konkurencję, czy nie musimy tu się spotkać, bo autobusy nie będą czekały i 15-12 musicie być gotowi do odjazdu. Czyli w takiej samej, siadacie od razu w takiej samej jakby porządku, jak tutaj siedzicie. Ja myślę, że zadowoleni, uśmiechnięci, a nie zmęczeni i znudzeni. Telefony raczej dzisiaj poza Piotrem chować i wspólnie, jak szybciej skończycie konkurencję, zawsze można integrować się i porozmawiać. No cóż, czy wy macie coś, organizatorki? Nic jeszcze. To Zuzia, zapraszamy cię. Aha, Zuzia coś wam zaśpiewa, a po piosence wszyscy pod wodzą pana dyrektora jest. I Piotra ustawimy się do wspólnego zdjęcia, bo potem, nie wiem, czy ta frekwencja będzie równie wysoka. Thank you.
Hej! Bardzo dziękuję.